Kończy się nasz marsz, ale jeszcze będą krótkie przemówienia paru osób. Zapraszamy Kamila Kupczaka z koła imienia Romana Dmowskiego. Zapraszamy. Drodzy zebrani, cieszę się, że nas jest tu tak dużo, mimo tej pogody nie najlepszej, bo ta sprawa, której się dzisiaj zebraliśmy, jest tak naprawdę naszym być albo nie być. Spotykamy się tydzień po zamachach w Paryżu. Ponad 100 ofiar śmiertelnych. Mamy obraz tego, czym się kończy przyjmowanie tak zwanych uchodźców, tak naprawdę nielegalnych migrantów, wśród których nie chcą się przyjmować. To jest dla nas nauka. To jest kolejny element tej wojny, która się tak naprawdę od VII wieku toczy. Wojny między chrześcijaństwem, między łacińską Europą, a islamem. A bojującym islamem, który chce nawracać za pomocą miecza. Do tej tradycji haniebnej nawiązują właśnie ci islamscy terroryści. My dzisiaj sobie musimy zadać pytanie. Czy nasz rząd weźmie odpowiedzialność za ewentualne ofiary zamachów w Polsce? Bo to się do nas zbliża. Londyn, Madryt, Paryż, niedługo Berlin, a pojutrze może Warszawa. Z tego miejsca chciałem zapytać polski rząd, czy jesteście gotowi wziąć odpowiedzialność za te ofiary, które mogą być następstwem waszej krytyjskiej polityki? Zastanówcie się nad tym. Dzisiaj my tutaj, między innymi my z klubu Romana Dmowskiego, nacjonaliści, ale również inni ludzie, którym leży na sercu dobro Polski, przyszliśmy tu zaprotestować przeciwko temu samobójczemu zachowaniu. Bo niestety, tradycyjnie katolicka Europa skapitulowała. Ale my musimy podjąć bój w obronie naszej tożsamości, naszego narodowego być albo nie być, bo naród polski jest ufundowany na fundamencie katolickim. My dzisiaj tutaj protestując, już od dawna, my jesteśmy nową krucjatą, która będzie broniła wiary, będzie broniła polskiej tożsamości, będzie broniła katolickiej i łacińskiej Europy. Mimo że z jednej strony mamy zalew islamu, z drugiej strony mamy kapitulującą zachodnią Europę, my musimy obronić nasz byt. Bo na razie droga tej krucjaty wiedzie przez takie marsze, przez gabinety urzędników, polskich i unijnych. Ale jeśli nie zatrzymamy tego procesu, to już niedługo droga tej krucjaty będzie taka, że każdy z nas będzie musiał wziąć broń do ręki, żeby po prostu bronić. Oby do tego nie doszło. Kto wiecie Polsce? Są Niemcy, płacze Francja, tak się kończy. Tolerancja, płaczą Niemcy, płacze Francja, tak się kończy. Tolerancja. Multikulti, to nie działa. Multikulti, to nie działa. Multikulti, to nie działa. Teraz przemówi prezes Okręgu Łódzkiego Partii Kozłów, pan Jacek Dowiec, zapraszamy. Słuchajcie, wielokrotnie już tutaj spotykaliśmy się na Placu Wolności. Chciałbym, żeby ta Plac Wolności została się w dalszym ciągu. Bo gdy opanują nas islamscy terroryści, zmienią na pewno tę nazwę na jakąś inną. Na jakiegoś szacha, na kogoś innego, na jakiegoś Allaha, Bóg wie kogo. Plac Wolności to jest nasz plac. Dlatego dzisiaj dążyliśmy tutaj, żeby manifestować to, że w dalszym ciągu jesteśmy wolni. I chcemy być wolni. Walczyliśmy o wolność i dlaczego w dalszym ciągu musimy o to walczyć? My chcemy żyć w spokoju. W spokoju takim, jakim żyjemy. I nie chcemy żyć w strachu, tak jak w tej chwili żyją Belgowie, tak jak żyją Francuzi. A dlaczego oni żyją w strachu? Ponieważ wpuścili do siebie muzułmanów, wpuścili islam. Duch islamu,
Słuchajcie, mam tutaj taki artykuł z Gazety Wyborczej, o czym wspomniałem na początku. Tytuł: podstęp, demagogia i fałsz publiczny o naszej dzisiejszej manifestacji. Fajnie. Bardzo się cieszę z tego powodu, że dziennikarze Gazety Wyborczej mówią nam, jak powinno wyglądać dobra manifestacja, jak trzeba prawdomównie informować ludzi o tym, co się dzieje. Mam takie hasło: kłamstwa Michnika, wyrzuć do śmietnika! Kłamstwa Michnika, wyrzuć do śmietnika! Kłamstwa Michnika, wyrzuć do śmietnika! Chcę mi powiedzieć, dwóch posłów ma Łódź? Słucham? Dwóch posłów Łódź ma od Kukiza? Ma nawet więcej. Ilu? Ma trzech. Trzech, a może pan ich wymienić? Wymienić? No. Apel? Tomasz Rzymkowski, Piotr Apel i Rafał Wójcikowski. Poseł Tomasz Rzymkowski z Kukiza. Jeden z naszych porządnych posłów, który nie zmienił numeru komórkowego, tak jak to było poprzednio, nawet z Ligi Polskich Rodzin. Pamiętam kolegę Pachłowca i innych, którzy natychmiast zmieniali numery telefonów i mieli, za przeproszeniem, gdzieś tą szarą wyborczą masę. Teraz przemówi pan poseł Tomasz Rzymkowski z klubu parlamentarnego Kukiz 15. Zapraszamy. Dzień dobry państwu. Proszę państwa, jesteśmy zmarznięci, ja bardzo krótko powiem. Nasz klub złożył inicjatywę uchwałodawczą wzywającą rząd polski do dotrzymania słowa danego przez największą partię w polskim parlamencie, przez Prawo i Sprawiedliwość, do nieprzyjmowania kwot migrantów narzuconych nam przez Brukselę. Apelujemy, prosimy, aby polski parlament w tej sprawie się wypowiedział. Żebyśmy my, jako Polacy, zobaczyli, kto działa w interesie bezpieczeństwa nas, zwykłych Polaków, kto działa w interesie tego, aby to niebezpieczeństwo na nas, na Polskę, sprowadzić. Proszę państwa, a propos bezpieczeństwa. Moja pierwsza dzisiejsza interwencja jako posła była taka, aby więcej żadne brzydkie przedmioty z okien nie były wrzucane. Ja apeluję do panów policjantów, do których się zgłosiłem, żeby tą interwencję potraktowali poważnie i mam nadzieję, że ktoś dostanie krzyk na administrację. Tyle z mojej strony. Walczymy dalej. Proszę państwa, apelujemy do posłów Prawa i Sprawiedliwości, żeby dotrzymali tego słowa danego w czasie kampanii wyborczej. Nie chcemy przyjmowania żadnych kwot imigrantów. Mam nadzieję, że pan minister Konrad Szymański powiedział świadomie te słowa o tym, że będzie kwestia renegocjowana na polską korzyść, tak aby Polska, Węgry, Czechy i Słowacja były krajami nieprzyjmujących zaproszonych przez panią kanclerz Merkel nam obcych kulturowo przybyszów z kraju islamu. Dziękuję państwu bardzo.